Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku ze składania KTM-a. Wczoraj zająłem się półkami, także trzeba będzie wyjąć jeszcze łoża od łożysk z ramy. Wrzucimy sobie łożyska i myślę, że dzisiaj KTM-a postawimy może nie na koła, ale połączymy ramę z lagami. No i zaczniemy tam składać może amortyzatory, wahacz, wrzucimy sobie i resztę tych zaległych pierdół. Jeszcze chciałem przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mamy aktualnie 4900 subów. Zostało nam jeszcze 100 subów do 5000, to jest pół metek do 10000. Jestem mega z was dumny. Nigdy nie myślałem, że będę miał chociaż tam 2000 czy tam 1000, a to się okazało, że już 4800, także jest nas już coraz więcej i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. No dobra, bez przedłużania, zapraszam was na drugą stronę kamerki i działamy z KTM-em. Zacząłem od wyjmowania tych łóż od łożysk, dolnych części, nie wiem jak to dokładnie nazwać, mniejsza. Jak to wyjąć? Ja je delikatnie po prostu wybiłem z tamtej strony, od dołu, powybijałem je śrubokrętem, bez żadnego problemu wyszły. Kwestia jest tego typu, że trzeba sobie po prostu tutaj do środka przyświecić, żeby zobaczyć kawałek tego wystającego łoża. No i uderzać wtedy w niego, tylko też nie w jedno miejsce, tylko gdzieś tam dookoła, po dwa uderzenia tu i ono potem powinno samo bez żadnego problemu wyjść. Zaraz sobie wbijemy nowe, one już leżą w zamrażarce, także podgrzeję sobie tutaj to delikatnie opalarką i to powinno wpaść tutaj dosłownie. Co do półki, to półka wygląda tak, w ten sposób. Wypolerowałem ją tutaj naokoło, bo były widoczne wżery, to aluminium się zaczęło utleniać. Tutaj od góry jej nie ruszałem, bo to jest niewidoczne. Po prostu te boki tutaj wszystkie wypolerowałem. Czym? Takim krążkiem, tym i tym. Ten się za bardzo nie nadaje, tu są za wysokie obroty w tej szlifierce. No i takim krążkiem filcowym nie da się też we wszystkie miejsca dojść. Także według mnie lepiej robić takim krążkiem na wiertarkę po prostu. Odpalacie sobie maksymalne obroty, jakie tutaj są, blokujecie ją i lecicie powoli. Trzeba uważać, bo czasami ten krążek lubi się ześliznąć i uderzyć tutaj o te zęby, tutaj do zaciskania wiertła. No i potem robią się tam jakieś małe uszczerbki. Teraz poczekam, aż mi się te łoże schłodzi. No i zaraz będziemy mogli wbijać uszczelniacze i wszystko, co tutaj jest potrzebne. A teraz może, jak jest czas, powykręcam wszystkie śrubki tutaj, które są w ramie powkręcane. Także zaczynamy. Jak ktoś szuka śrubek Power Parts, jedyne 30 zł od sztuki, proszę pisać na Facebooku, chętnie sprzedam. Kolor z palety KTM-a, jedyne takie na świecie, więcej nie będzie. Łoże sobie schłodziłem, wrzuciłem sobie to do zamrażarki, żeby łatwiej weszło. No i teraz przez jakiś taki stary tłoczek hamulcowy staram się to wbić do środka. Jedna strona jest, teraz można wrzucić drugą. Dolne łoża mamy wrzucone, teraz czas wziąć się za składanie półki. No i teraz takie krótkie ogłoszenie parafialne. Jeżeli chciałbyś wygrać koszuleczkę z logiem mojego kanału, to zostawiasz lajkacza, komentarz pod filmem, a jeżeli będzie 700 lajków, to rozlosuję dodatkowo dwie wlepeczki. A teraz zapraszam was dalej na seans. No dobra, dolne łożysko jest włożone. Teraz mam tutaj taki fajny smar do koparek. To jest do kalamitek. I szczerze mówiąc, on się zajebiście sprawdza w takich rzeczach jak na przykład ta główka ramy. Bo skoro w koparkach działa niezawodnie, gdzie jest pełno brudu, pełno piasku, wody, to z głupią główką ramy da sobie tak samo radę dobrze. A to jest tak naprawdę dedykowany smar do Bobcata, także ja sobie tutaj to nasmaruję. Tego smaru oczywiście musi być dużo. Jak nasmaruję, to idziemy to zakładać na ramę.
No i dobra, z racji tego, że półkę już mam przykręconą, teraz mogę śmiało wrzucić sobie lagi. Do lag przy okazji muszę już przykręcić pierwsze plastiki. Są to osłony przednich goleni. Muszę to założyć teraz, bo inaczej tego nie wsadzę. Od dołu się tego nie da za żadne skarby wrzucić. Także trzeba to sobie przerzucić. To musi sobie spaść tutaj na dół. I potem to trzeba będzie przykręcić. Z drugiej strony jest taka sama historia. Dobra, na początek przyłapię sobie śruby u góry i na dole, a potem wrzucę tą lagę tutaj do środka i ją zepnę. No i teraz lecimy z drugą stroną. Jedną mam założoną, to teraz na drugą mańkę. No i dobra, z racji tego, że lagi już mam przykręcone, zostało je poprawić kluczem dynamometrycznym, bo one mają tam swój moment do dokręcania, to teraz przykręcimy sobie te osłony goleni. Ja sobie do tych śrub użyję trochę kleju, bo są tu dosyć duże drgania. Nie wiem, czy tutaj był wcześniej klej, ale już parę takich śrubek zgubiłem, więc dam to sobie na klej. Jedna strona jest, teraz walimy drugą. Teraz newtonometrem dokręcę sobie te śrubki. 17 jest u góry, na dole jest 12. I teraz ustawiamy sobie tutaj 17 najpierw. 15. 17. Poszło. Z jednej strony już jest. Tutaj poszło. Tutaj też. I na dole powinno być 12. No i dobra, po skręconej robocie skręcamy klucz na zero, żeby ta sprężyna tam nie działała w środku, bo ten się rozciąga i ten klucz nie będzie działał tak jak powinien. Dobra, teraz młody mi pomoże. Dawaj młody. Składaj. Założymy sobie wahacz. Wiem, że będę go musiał potem wyjąć. No dobra, wahacz już mamy przykręcony. Urwało mi nagrywanie, bo się pamięć skończyła. Ale teraz lecimy ze śrubkami od zawieszenia tylnego. No i dobra, dawaj, zawieszenie. Wrzucamy. Najpierw tutaj. Przyłapiemy z deka. Potem druga mańka. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Kur, jakieś to było. Kurwa, kiedyś zrobili zawieszenie, kurwa, nie chcę teraz. Teraz to nie robią zawieszeń. Przez kurwa jakieś KTM, kurwa, pomyślali. I kurwa, tylko by kurwa tuningowali to zawieszenie. Jak kurwa kiedyś w łezkach zrobili, to było kurwa zawieszenie. Jak na kanapie, a enduro jakie, kurwa. Kurwa, takie enduro to, kurwa. Koniec żartu. Kurwa, teraz tak motor wygląda. No. Ogólnie, jakbyśmy się dzisiaj spieli, nie? To jeszcze byśmy nie pojeździli. No co? No normalnie. Stłoka nie ma. No ale na starym byśmy pojeździli. No na pewno byśmy pojeździli. Jeżeli zapłon działa, to byśmy pojeździli. No dobra, z racji tego, że już mamy tyle złożone, teraz wrzucimy sobie tą ramę połowniczą. O, to cudeńko pomalowane. I przy okazji airboxa, co by mniej roboty było potem przy składaniu. I cyk, nowy airboxik. Nówka sztuka, nie śmigany. No dobra, tak to wszystko teraz wygląda. Powiem wam szczerze, że póki co jest kozacko. Co myślisz, Gustaw? Fajnie wygląda, fajnie. Fajnie, fajnie, Mikołaj. Tutaj kurwa fotoreporter, kurwa, on się zna na motorach, bo on jeździ w enduro. Tak. Dobra, teraz wrzucimy sobie tutaj ten wężyk. Wężyk, kurde, taki przewód aluminiowy do czego? Do chłodnicy, bo tamten się cały połamał. Także zaraz tutaj trzeba będzie to zaaplikować. No i na dzisiaj będziemy kończyć, jak to założę. I jeszcze tutaj taki luk od tyłu. Maszyna, kurna, git jest prawie skończona.
Dobra, ja przykręcam to i zaraz się widzimy. Wariat. Jeszcze jeden wariat. Nieważne. Przykręciłem już sobie tutaj ten trójnik. Z dołu też mam przykręcone. To na takim patencie z taśmą przykręciłem. Praktycznie tam do oporu. To się nie powinno odkręcić, bo tam jeszcze na tym gwincie była taka pasta specjalna. Także powinno być git. Na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Więcej tutaj nie ma co robić za bardzo. Z tego względu, że będę musiał jeszcze zająć się wiązką. Wiązkę trzeba tam połatać w paru miejscach. I trzeba założyć na nią taki peszel giętki. Czy to nie jest peszel, to jest taka taśma. Muszę całą wiązkę owinąć tą taśmą, żeby po prostu ona była sztywna i żeby się tam nie rozleciała nigdzie po drodze i żeby się nie przecierała przede wszystkim. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku myślę, że zajmiemy się kołami i postawimy tego wariata na koła. Przy okazji połatamy tą wiązkę, no i będziemy kończyć. Może przyjdzie mi już nowa kierownica, bo moja jest delikatnie sfatygowana. Jest tam poprzecierana w paru miejscach, także to trzeba będzie też założyć. Została nam jeszcze chłodnica tak naprawdę do założenia. Trzeba ją będzie delikatnie naprostować, bo jedno skrzydło jest wygięte. Zrobiło się z tego takie skrzydło. No i potem będziemy zabierać się za silnik. Silnik trzeba będzie rozkręcić, ja będę musiał zawieźć korbę na przebijanie. No i wtedy odpalimy tego dziada, który tutaj koło mnie stoi. Ja wam oczywiście przypominam o firmie Speed Factory MX, z której możecie kupić super tanie części do swoich motocykli motocrossowych, endurakowych i innych. Stamtąd też będzie moja kierownica. Ceny są naprawdę bardzo konkurencyjne, jak już wspominałem w ostatnim filmie, powinna być niedługo stronka internetowa. Kuba funkcjonuje na Allegro, także tam też go możecie złapać. I oczywiście na kodzik Piston Maniacs dostaniecie tam jakieś fajne gratisy. No nic, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Możecie wbić na nasze grupy facebookowe, na naszego fanpage'a oczywiście, no i na Instagrama, prawie mamy już 2000. Mamy już tam prawie 2000 followersów, także wbijamy te 2000. Oczywiście, jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę, zostaw subskrybera, bo wbijamy 5000. No i oczywiście możesz zostawić jakiś komentarz ze względu na konkurs, o którym mówiłem na początku filmu. Dzięki wielkie za oglądanie. Siemano.